Emil się bardzo zastanawia, co to jest. Mówi, what the fuck is this? Taka budka telefoniczna. Budka telefoniczna. To się powinno nazywać Malin Plaza, a nie Malin Plaza. Ktoś to sobie pleni tak nazywał. I tak raz sobie marszam w tym jednym, raz w tym drugim, to wcinam. A jak twoje pierogi? Bardzo dobre, tylko pierwszy raz widzę z taką fioletową kapustą, czy co to jest. Co Mati powiesz o tym? Że się nie mogę tego najeść. Jest tak dobre, że po prostu najlepsze, jakie kiedyś w życiu cokolwiek jadę. Dora, wsiadaj! Dora, wsiadajcie, bo jedziemy. Jedziemy do domu. Nie, no ja naprawdę, ja nie chcę być złośliwy, ale ta pani przyszła do nas, żeby złożyć zamówienie i ma czkawkę i stoi przed nami, skupiera to zamówienie i czka i podskakuje. Kurczę, na koniach po plaży. Jeszcze nie widziałem tutaj. Ale czad. Słuchajcie, bardzo biedny ryż. Bardzo jaki? Biedny, bo patrzcie. Marchewka, jajko i ryż. Godzina 20 i od razu perspektywa się zmienia. Jest całkiem inne miasto, całkiem inna Tajlandia. Dzisiaj vloga zaczynamy o godzinie 17. Właśnie zbieramy się na kolację, ale zdążymy coś nagrać. Przez cały dzień nic się wiele nie działo, ja tylko składałem filmy zaległe. Emma robiła takie jakieś różne rzeczy, które chętnie wam może pokazać. O, na przykład uśmiechnięty kwadrat w kształcie trójkąta albo czegoś takiego. Jedno... To nie jest trójkąt. No ale patrz, znaczy no nie jest trójkąt, ale to jest taki latawiec. Ja miałem na myśli latawca. Taki latawiec. Czworokąt. Ale jaki uśmiechnięty. Czworokąt, tylko taki kopnięty, przekręcony. Ten też zresztą. No i idziemy dzisiaj na taki targ, na którym jeszcze nie byliśmy podczas tego pobytu w Tajlandii. Idziemy na taki targ z kurczakiem, się śmiejemy. Z kogutem, bo zawsze jak kiedyś chodziliśmy na ten targ, kiedyś, to tam jest taki mostek i na tym mostku zawsze siedział kogut. Była tam zawsze jakaś rodzina taka, nie? Co tam coś sprzedawali chyba, czy coś? Owoce. I ja nie wiem, czy ten kurczak był ich, czy o co tam chodziło. To za każdym razem ten kogut siedział tam na tym mostku i po prostu on tam zawsze był. No i się śmiejemy, że ten targ nazywa się u koguta. Ema, jak się tu wystroiła na wyjście. Ja piernikam. No, w każdym razie teraz jest wszystko otwarte. Idziemy na targ. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Ema, ty jesteś dziwna jakaś, powiem ci. Ale nie dziwcie się, że tego vloga zaczynamy przed 17, bo zobaczcie, ja mam 26 kroków. Co prawda dopiero przed chwilą założyłem zegarek, ale tak naprawdę to właśnie nigdzie się dzisiaj nie ruszałem. To jest dzisiaj moje miejsce pracy cały dzień. Kurde, 16:50, a słońce ładnie daje, co? Już jest tak nisko, a takie mocne słońce. A w ogóle muszę wam powiedzieć, że szarpnęliśmy się troszkę z tymi nóżkami iść na ten market, bo jak my mieszkamy po tej części, to jest skrajna część Patong, to bazar jest po skrajnej części drugiej strony Patong. O, Emma zemdlała. Z racji, że trasa jest długa, to wpadliśmy jeszcze do 7-Eleven. Właśnie jesteśmy pod sklepem. Kupiliśmy sobie taką wodę gazowaną, pyszną, z lodem, takich tutaj kubka. Teraz będzie szło się o wiele łatwiej. Co się, Buśka, stało? Obtarły mnie sandały. Jezu, ale te komary cię ściachały. Sandały cię obtarły? Kiedy? Jak to możliwe? Przecież nigdy jej nie obtarły. Nie, czy nie obcierały? Na piasku czy coś. Może właśnie wczoraj gdzieś tam po plaży, jak łaziłaś. Masz takie z minionkiem plastry? Tak. Zielony czy biały, czy... Albo może... Jeszcze jest dwa. Tak. No to naprawdę ma znaczenie. Niecałe 2 złote. Z tygrysem, a z minionkami za 15. Z tygrysem nie można było wziąć? 5 batów, tyle droższy? Jo. Widać tam coś. Jezus Maria. A to chyba cię nie obtarły, tylko chyba masz komara rozdrapany. Na bank. Komar rozdrapany i boli. Często jest tak właśnie, że dorośli nie są pogryzieni przez komary, a dzieci są. Co to takiego jest, że chyba masz taką lepszą krew, wiesz? Chyba masz lepszą krew, że te komary... Za dużo właśnie słodyczy, jeżeli komary lecą później do ciebie, a nie do nas. Przecież ja nie mam ani jednego ugryzienia od komarami. Nieraz jak gdzieś się idzie w jakieś takie miejsce, gdzie jest dużo komarów, no to okej, ale w domu nie mamy komarów, a MK jest pogryziona przez komary, a my nie. Ale ja w takich miejscach, gdzie są komary, to nie jestem pogryziona, tylko w domu. No właśnie, a my prędzej w tych miejscach jesteśmy pogryzieni, a nie w domu. Myślę, że jak miałbym podzielić procentowo tutaj ilość turystów na Patong, to 80% tych turystów byliby to Ruscy, a reszta to reszta świata. Tutaj jest taka ławka, która jest wykafelkowana. Emi się bardzo zastanawia, co to jest. Mówi, what the fuck is this? No Emma, to jest taka budka telefoniczna. Budka telefoniczna. Tutaj na przykład wkładało się kartę, widzę. Tu wkładało się kartę albo wrzucało tutaj jakieś monety i wybierało się numer na przykład do babci.
No i się dzwoniło. Albo na przykład podawało się numer budki komuś i było tak często, że taka budka była w jednym miejscu na wiosce, wyobraź sobie. I jak chciałaś, żeby ktoś do ciebie zadzwonił na tą budkę, to się umawiałaś z kimś, że na przykład o tej godzinie do ciebie zadzwonię. Wychodziłaś z domu i ktoś dzwonił i nagle dzwoni budka. I teraz do kogo? Bo 5 osób czeka w kolejce na telefon. To były trudne czasy, to były ciężkie czasy, kiedy kurde... No, kiedy jeden telefon był na całą wioskę. Wyobrażasz to sobie, że jeden telefon na całą wioskę? I dzwonił ktoś akurat z miasta, na przykład. Ktoś z miasta dzwonił, kto miał telefon do rodziny na wieś, gdzie była tylko jedna budka i ta rodzina ze wsi podawała numer telefonu tej budki rodzinie z miasta i się umawiali, że o tej na przykład zadzwonią albo coś. A nieraz siedzieliśmy gdzieś pod sklepem na przystanku albo coś i nagle dzwoniła budka i się biegło. O, lecimy zobaczyć, kto dzwoni na budkę. Później się jaja takie różne robiło, jak już mieliśmy jakieś telefony komórkowe, a budki jeszcze były, że jak szła jakaś starsza pani na przykład, albo starszy pan, przechodził koło budki, to myśmy specjalnie na tą budkę dzwonili, żeby on szybko biegł, zobaczył, kto dzwoni i żeby odbierał i takie różne rzeczy. A, to takie inne czasy. Jeszcze 30 minut i Bangla Road zostanie zamknięte i już nie będzie można sobie jeździć samochodami i skuterami przez tą ulicę i będzie to tylko taka walking street. Ale jeszcze można, bo jest dopiero 17:30. Okej, jesteśmy właśnie na tym moście, na którym zawsze stał kurczak. Tam jest Malin Plaza, tam go widać. O, tam jest market Malin Plaza. Zaraz właśnie już na niego właśnie idziemy. O, pani machała. I to już właśnie przeszliśmy przez cały patong. No nie takie już, bo jest 18:10, czyli już szliśmy godzinę czasu. O, tu jest właśnie pan, który sprzedaje owoce. I on te owoce sprzedaje cały czas. Po prostu byliśmy tu pół roku temu, on sprzedawał te owoce, byliśmy tutaj rok temu, dwa lata temu. Dzisiaj znowu sprzedaje te owoce, tylko właśnie zawsze, dosłownie w tym miejscu stał kogut. No nie wiem, skąd ten kogut się tutaj zawsze brał i o co tu chodziło z tym kogutem, ale on tutaj zawsze stał. Tutaj był robiony most, ale dalej jest niedokończony. Tutaj jest, widzicie, tutaj trwają remonty, tutaj robią most i oni już go robią dość długo, nie? No, długo właśnie, ze dwa lata to robią. Do tej pory nie za wiele zrobili. Kurczaka nie ma, pan z owocami koguta, jest. Nie, koguta. Kurde, koguta nie ma. Może z koguta się już zrobił kurczak. Właśnie, z koguta na pewno już jest kurczak, ale pan owoce na szczęście dalej sprzedaje, bo to, że nie ma kurczaka, to jeszcze pół biedy, ale to, że pana nie było, to był już większy problem. Marketu nie było, dzisiaj jest, więc jest dobrze. Idziemy na market. Jeszcze zanim dojdziemy na ten targ, to stwierdziliśmy, że pójdziemy do ubikacji. To jest taka pani, co rozmienia kasiorkę, bo tutaj jest takie przejście do tej ubikacji. O, widzę, że nie jest to takie proste. Wrzuca się tutaj 5 batów i się przechodzi. No i muszę poczekać, Drodzie się udało szybciej, bo miała 5 batów. Tutaj są najlepsze lody, jakie można znaleźć w Tajlandii. Z kokosów w kokosie. No i ta pani tutaj była 2 lata temu. Ostatnio jak byliśmy, jej nie było. No i na szczęście dzisiaj wróciła na swoje miejsce i właśnie dalej robi swoje lody. No i to nam się podoba, bo to są najlepsze lody na Phuket. Jeszcze nic nie jedliśmy na kolację. Stwierdziliśmy, że zjemy tylko jednego lodzika na trzech i później dopiero pójdziemy coś zjeść, a później wrócimy jeszcze raz na te lody. Mieliśmy już dużo różnych lodów kokosowych tutaj przez te ostatnie 3 lata i żadne nie były takie dobre jak te. No, to jest prawda. Ostatnio jedliśmy lody u takiego pana, tam były za 100 watów i gorsze. Później jedliśmy jeszcze u takiej pani, to też były w miarę, ale te są po prostu najlepsze. Kokos. Pierwszą rzeczą, za którą się zabieramy, są pierożki. Gajoza. Pani nałożyła nam 5 vegetable, a teraz 5 ze świnką porki. I bierzemy tym razem steam, czyli takie gotowane. Często braliśmy takie smażone, co nie? Ale dzisiaj bierzemy gotowane. Ale te będą na pewno dużo zdrowsze, gotowane, a nie smażone. Tutaj zawsze były bardzo dobre kotlety, ale Emma, nie wiemy, czy te kotlety jeszcze są. No, będziemy chodzić, szukać, ale czy je znajdziemy? A, dobra, każde kotlety są tutaj dobre. To się powinno nazywać Malin Plaza, a nie Malin Plaza. Ktoś to sobie pleni tak nazwał. Bo plaza to znaczy taki market, takie miejsce właśnie do handlu. Seafoodu tutaj też nie brakuje. Tam jest właśnie taki garnek, w którym robią się nasze pierogi, czyli gotują się. No, one się nawet nie gotują, one się robią na parze. O, pan je teraz spryskał właśnie jakąś wodą. Te pierożki będą dużo lżejsze dla naszych żołądków i będą na pewno właśnie dużo zdrowsze. A w ogóle to nasze pierożki robiły się chyba na liściu z banana? Tak to wygląda.
No, pięknie wyglądają. No dzisiaj nasze menu wygląda zupełnie inaczej. Ja właśnie biorę te spring rollsy, które wyciągane są z głębokiego oleju, ale są naprawdę dobre, ale też są inne niż te, które jadłem wcześniej do tej pory, bo te wcześniej do tej pory były w takim grubym cieście. To tak się ciągnęło to ciasto i było takie średnie. A to jest takie chrupiące, fajne, delikatne, cieniutkie i te spring rollsy smakują zupełnie inaczej. I fajnie, bo zanim je kupiłem, to pani po prostu jednego przecięła nożyczkami. No i właśnie dzięki temu, że spróbowałem i były naprawdę bardzo smaczne, to mówię, dawaj mi tutaj. O, pan mi jeszcze je kroi też nożyczkami, ale fajnie, będzie się lepiej jeść. Stała się niefajna rzecz, upaćkałem sobie koszulkę, patrzcie jak, sosu sojowego. Poniosłem to wszystko w rękach i mi się to zaczęło chwiać i tak się gdzieś tutaj upaćkałem z tego sosu, to pierwsza sprawa. Ale druga sprawa to te spring rollsy kurczakowe tutaj są naprawdę wybitnie dobre, tylko musieliśmy szybko wracać. Nie zrobiliśmy całego zamówienia ze mną, bo Emma chciała jeszcze kurczaki, kotlety z piersi z kurczaka, ale Dorota mówi, że już chyba 100 osób odgoniła od naszego stolika, bo siedziała sama i chcieli się przysiąść i mówi, chodźcie, wracajcie szybko, bo ja już mam dość ich odganiania wszystkich. I wy teraz siadajcie tu, ja idę sobie coś zamówić. No i tak właśnie zrobiliśmy. Czekamy, zobaczymy, co Dorota sobie zamówi. Do tych spring rollsów dostaliśmy jeszcze sos sojowy i taki jeszcze ostry z papryczką. I tak raz sobie marczam w tym jednym, raz w tym drugim, to wcinam. A jak twoje pierogi? Bardzo dobre, tylko pierwszy raz widzę z taką fioletową kapustą, czy co to jest? No to jest taka czerwona kapusta, wiesz? Ale nigdy nie, taki pierog vegetable nie widzieliśmy. No a w tych właśnie jest czerwona kapusta i dlatego jest taki kolor fioletowy. A to są oto moje kotlety, takie bardzo ciemne jakieś, nie wiem czemu. Co Mati powiesz o tym? No, że się nie mogę tego najeść, jest tak dobre, że po prostu najlepsze jakie kiedyś cokolwiek jadłem spring rollsy. A ci smakują te pierogi z tym zielonym? No to nie jest z tym zielonym, tylko to są z tą świnką, ale właśnie będę teraz próbował, wiesz? Zamaczam sobie troszeczkę je w tym sosie ostrym i spróbuję z tym sosem. Chociaż same bez sosu wiedziałbym lepiej jak smakują. Ale zjem ten sos. Sosikiem lepiej zawsze smakują. Tam jest trochę kapusty z moich pierogów, tej czerwonej. Ale były moje bardzo dobre. Pierwszy raz właśnie widzieliśmy takie pierogi po prostu z kapustą. Papaja? Wziąłeś sobie papaję? O, ale no, że... Nie wiem, no wziąłem z tego stoiska to kiedyś i sprawdzę, czy ona była dalej dobra, dalej dobra, czy nie. Dobra, ja szybko spróbuję Emmy. Sosów na szczęście nie brakuje, bo do każdego dania je dodają. Próbuję jeszcze M. No to jest przepyszne, to jest w ogóle tak dobre. Z kurczakiem, tylko że one są w całkiem innym cieście niż te co zawsze. Bo one są chyba w ryżowym i one w ogóle mają warzywa. No i one są właśnie takim ryżowym, no właśnie takim tym, co pierogi czasami, czy tam coś, co nie, coś było, coś w tym ryżowym. A, salad rollsy, no, tylko one są przepieczone na ogniu. Są przepyszne. Emma, przełknij, za chwilę powiesz, a ja tylko jeszcze w międzyczasie. To jest mój pierożek, to sobie weź jak chcesz. Ale z czym? To jest pork. Czemu zielone? No właśnie taki śmieszny. Ze świnką jest zielony, a z tymi warzywami był fioletowy przez kapustę czerwoną. A, bo tu jest szczypiorek. Brawa. Szczypiorek? Nie wiem, ale właśnie o. Soja sos plus taki pierożek. Naprawdę pyszna sprawa. Kolejny sosik. A, to ketchup. No to dobra. Rzec pan taki z taką pierogów. Z tego stoiska, co my braliśmy te pierogi. Leteczki pierogów. No bo są dobre. W każdym razie ja się zabieram jeszcze za kurczaka i za papaję. Ta papaja się nawet nie umywa do tej wczorajszej, nie? Ta wczorajsza to była w kamali. Była mistrzostwa. Ja chyba w ogóle nie ma chili. Ja, tu nie ma chili. Miała być jedno. Rzeczywiście. No nie dali w ogóle. No, ale porażka. Właśnie dodatkowo jeszcze też bardzo, bardzo mało sosu. Jest taka sucha ta papaja, ale pojechali z tym, że nie dali chili. No rzeczywiście. Ona w ogóle jakaś taka zielona jest, nie? A nie czerwona. Nasze piersi też wzięła nie z tego stanowiska, co trzeba. Papaję wzięła dzisiaj bez chili. No chyba coś się dzisiaj nie wyspała. A taki dobry humor miała. Dopóki... Ja się śmieję, ale zakupy ci dzisiaj nie wyszły. Nie. Dorka, a patrz na to. Przed chwilą, jak żeśmy tutaj przyszli, to te wszystkie stoliki były puste. A teraz nie ma gdzie usiąść. Tak się zajęło wszystko. Emma, zrób ten dobry uczynek. Weź ładnie te śmieci wszystkie z tego naszego jedzenia i idź wyrzuć do kosza, no. Sprawa załatwiona. Gdybym miał podsumować tą naszą kolację, to tak. Pierogi, dość dobre, nie? Te spring rollsy wypasione. Sałatka, prawdopodobnie papaja, salat też byłaby dobra, tylko okazała się, że jest totalnie bez papryczek, więc nawet nie mogę się za bardzo wypowiedzieć. Choć jak na taką sałatkę bez papryczki, to i tak nie była zła. A kotlety to nie wiemy, czy by były dobre, bo były z innego stanowiska. Niż chcieliśmy, no właśnie. No, mama nam wzięła z innego stanowiska i niestety te były akurat niedobre, bo były suche, przypalone. Ketchup też się nie był dobry. A, no. Tortek z Polsce najlepszy ketchup. O Jezus, fuj, ohydny. Och, najlepszy. Teraz idziemy po lody. Idziemy ponownie po lody. Ale pyszne lodziki.
Tym razem nie bierzemy w kokosie, bo w sumie stwierdziliśmy, że już jesteśmy tak najedzeni, że jeszcze nie mamy ochoty na kokosa dodatkowo. Polane czekoladką w kubeczku i będzie idealnie. Emi, patrz, jak sobie zaprałem koszulkę. Teraz mam taką dużą plamę, ale mokrą, ale jak wyschnie, to przynajmniej będzie czysta koszulka. No, a, nie... a pokażę ten, co przejęłam? Co? Co przejęłaś? Jak ktoś wchodzi do tego czegoś, no. Nie chce zapłacić, no. Proszę. No to ale co z tego, jak wejdzie w tą stronę? Nie wejdzie. Słabo to obczaiłaś. Tam są barierki. No. Patrzcie na to, 19:30, ile ludzi, całe targowisko pełne ludzi. Nawet tutaj siedzą. No właśnie, tutaj gdzie myśmy byli sami, jedliśmy sobie tutaj lody, nie było nikogo. A teraz nawet już tutaj nie ma gdzie usiąść, już byśmy nawet tych lodów tutaj nie mieli gdzie zjeść. A było jeszcze, 10 minut temu jeszcze to było pusto.